Dzień dobry Państwu, Przemysław Hełminiak. Jestem pracownikiem Zakładu Teorii Materii Skondensowanej. Pracuję na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i mam dzisiaj przyjemność wygłosić prezentację pod, tytułą, pod tytułem Zabawy z Entropią. Zabawy z Entropią to fragment, okrojony fragment wykładu, który mam zamiar wygłosić w listopadzie podczas festiwalu Poznańskiego festiwalu nauki i sztuki. Natomiast dzisiaj pozwolę sobie zacząć od typowego sposobu rozumowania, który jest związany jest bezpośrednio z entropią. Mianowicie stwierdzenie pierwsze, mieszanie dwóch lub więcej różnych gazów doskonałych powoduje zwiększenie nieporządku w układzie. Stwierdzenie drugie, Będące kontynuacją tego pierwszego, mówi, że zwiększenie nieporządku przyczynia się do wzrostu entropii układu. Natomiast drogą dedukcji, stosując drogę dedukcji, możemy z tych dwóch pierwszych stwierdzeń, A i B, wywnioskować, że sam proces mieszania różnych gazów doskonałych jest przyczyną wzrostu entropii układu. Te trzy sformułowania, będące w pewnym sensie formą implikacji, a bardzo często pojawiają się prawie we wszystkich podręcznikach, książkach, zarówno tych poważnych nauk, naukowych, jak i naukowych, które poświęcone są termodynamice i fizyce statystycznej. Ponadto z ostatniego stwierdzenia wynika, że autorzy tych książek bardzo często wnioskują, iż mieszanie różnych gazów doskonałych jest spontanicznym procesem nieodwracalnych. I tutaj na początku, może krótka uwaga. Mianowicie stwierdzenie B, które mówi, że zwiększenie nieporządku przyczyna się do wzrostu entropii układu, jest trudne, wręcz niemożliwe do udowodnienia, ponieważ w fizyce w zasadzie nie dysponujemy dobrą miarą nieporządku, dobrą definicją nieporządku. W związku z tym, żeby przekonać się, czy te stwierdzenia. Są w istocie poprawnie sformułowane w wielu książkach, właśnie. Spróbujemy popatrzeć na problem z nieco innego punktu widzenia, mianowicie z punktu widzenia samego mieszania, procesu mieszania gazów doskonałych, które, jak wynika ze stwierdzenia C, Powodują wzrost entropii układu. W związku z tym naszym celem będzie sprawdzenie, czy powyższe zumowanie jest w ogólności, tutaj podkreślam ten, to sformułowanie w ogólności, ono jest tutaj bardzo istotne, prawdziwe. Żeby szerzej spojrzeć i nieco dokładniej na problem mieszania i powiązany rzekomo z nim problem wzrostu entropii, posłużymy się pewnym narzędziem. To narzędzie zostało zaproponowane w drugiej połowie XIX wieku przez Ludwika Boltzmana, który wprowadził następującą definicję entropii. Stwierdził, że entropia S jest równa logarytmowi pewnej wielkości, którą nazwał liczbą stanów mikroskopowych, czy w skrócie mikrostanów układu. Stała Kb, która występuje przed logarytmem W, to jest tak zwana stała Boltzmana, która poza tym, że jest bardzo małą wielkością fizyczną, Określa, definiuje jednostki, w których wyrażona jest entropia. Czyli entropię mierzymy w jednostkach energii podzielonych przez, jednostki temperat przez jednostkę temperatury, czyli Joule na kelwin. W naszym przypadku, jeżeli popatrzymy sobie na prawy górny rysunek, odniesiemy tą liczbę stanów, czy określimy tą liczbę stanów dla takiego układu, który. Załóżmy będzie nam reprezentował gaz doskonały. Gaz doskonały to jest taki bardzo prosty układ składający się z cząsteczek, które w ogólności ze sobą nie oddziałują. Umieszczone są w pewnym zbiorniku o objętości V. Niech te kropki czerwone reprezentują nam właśnie cząsteczki gazu doskonałego, które występują w tym zbiorniku w ilości, czy w liczbie N powiedzmy tak, w liczbie, w liczbie N. One ze sobą nie oddziałują, natomiast co jest istotne, w przypadku gazu doskonałego energia, całkowita energia gazu doskonałego zależy od temperatury. I umówmy się, że ta energia jest ustalona, to znaczy cały układ znajduje się w równowadze termodynamicznej z jakimś otoczeniem o stałej temperaturze. W związku z tym nie będziemy tutaj rozpatrywać samej energii układu, natomiast skupimy się na entropii. I w tym przypadku, jeżeli wyobrazimy sobie, że ten zbiornik to jest pudełko w kształcie sześcian, na przykład o objętości V, natomiast cząsteczki gazu doskonałego są kuleczkami, w tym przypadku w kolorze czerwonym, no to możemy sobie wyobrazić, że te kuleczki się poruszają. Jeżeli się poruszają, to zmienia się konfiguracja układu. Liczba konfiguracji. Tych cząsteczek w ob, objętości V określone jest właśnie poprzez liczbę stanów mikroskopowych układu. I można pokazać, a to dokładniej pokażę podczas, mam nadzieję, listopadowego wykładu, tą liczbę stanów mikroskopowych można wyrazić przez objętość, w jakiej zawarte są te cząsteczki w potędze n, y, która podzielona jest przez n silnia razy małe v do potęgi n. To małe v to jest mniej więcej objętość przebadająca na jedną cząsteczkę. N silnia z kolei to jest iloczyn kolejnych liczb naturalnych, od 1 do n. Co ważne, jeżeli rozszerzymy nasz układ o dwa, o, dwa pod, o dwa podukłady, które w jednym przypadku, jeden podukład składa się z cząsteczek czerwonych, drugi podukład z cząsteczek szarych, o tej samej objętości dla uproszczenia. W jednym podukładzie mamy N1 kuleczek czerwonych, w drugim N2 kuleczek czerwonych. I jeżeli założymy, że te dwa układy, te dwa podukłady, powiedzmy, które stanowią jeden układ, nie oddziałują ze sobą, to wówczas liczbę mikrostanów całego układu można wyrazić przez iloczyn odpowiednich liczb stanów mikroskopowych cząsteczek czy kuleczek czerwonych i kuleczek szarych. Jeżeli ten górny wzór wspominięciem Małej objętości w mianowniku V podstawimy do tego wzoru na iloczyn stanów mikroskopowych, dostaniemy całkowitą liczbę stanów mikroskopowych układu złożonego. I co ważne, jeżeli wrócimy do definicji entropii, to widzimy, że entropia jest definiowana przez logarytm liczby mikrostanów układu. Logarytm ma to do siebie, że jest w stanie zamienić mnożenie dwóch wielkości na ich dodawanie. I to jest napisane na samym dole, mianowicie, że logarytm iloczynu W1 razy w2, czyli mikrostanów pod układu pierwszego i drugiego można wyrazić wówczas przez sumę logarytmów y, liczb mikrostanów poszczególnych podukładów. I teraz zastanówmy się, korzystając y, z tych narzędzi, które przed chwilą przedstawiłem, czy proces mieszania w rzeczywistości prowadzi wyłącznie do wzrostu entropii układu. Więc rozważmy sobie następującą sytuację. Mianowicie mamy tak jak poprzednio, układ złożony. Z cząsteczek czy kuleczek czerwonych i kuleczek szarych, te kuleczki umieszczone są w pudełkach o objętości V liczba cząsteczek czerwonych wynosi N1, szarych N2 ja mówię, cząsteczki, kuleczki będę na przemian powiedzmy operował tymi dwoma pojęciami. I w stanie początkowym, jeżeli założymy, że układ jest w równowadze termodynamicznej. To znaczy, nie zmienia się liczba cząsteczek w jednym układzie, w drugim układzie. energia układu jest, taka, jest, jest, jest stała. To, jeżeli wyobrazimy sobie, że środkową przegrodę usuniemy, to w wyniku ruchu cząsteczek ruchu kuleczek czerwonych i szarych doprowadzimy do ich wymieszania, i to jest pokazane na rysunku. Po prawej stronie. Ale co się stało? Cząsteczki się wymieszały, w związku z tym w układzie końcowym liczba cząsteczek wynosi N1 plus N2, natomiast objętość dostępna dla każdej z kuleczek wynosi 2V. Zwiększyła się po prostu dwukrotnie objętość dostępna dla każdej kuleczki. I teraz, jeżeli skorzystamy z narzędzia, jakie podarował nam Ludwig Boltzmann, i wyznaczymy stan początkowy w równowadze termodynamicznej, czyli wyznaczymy ten stan, scharakteryzujemy go za pomocą entropii S0, to tą entropię S0 możemy zapisać jako Kb, logarytm, z iloczynu właśnie liczb stanów mikroskopowych pod układu składającego się z czerwonych kuleczek i pod układu składającego się z szarych kuleczek. Czyli mamy V do potęgi N1 przez N silnia razy V do potęgi N2 dzielone przez N, 2 silnia. W związku z tym po wymnożeniu pod logarytmem obydwu liczb mikrostanów dostajemy w rezultacie wynik, że ta entropia w stanie początkowym jest równa KB logarytm V do potęgi N1 plus N2 dzielone przez N silnia razy N1 silnia razy N2 silnia. Natomiast po wymieszaniu cząsteczek w stanie końcowym entropia wyniesie KB logarytm, ponieważ w stanie końcowym mamy podwojoną wartość objętości, dostępnej dla każdej z kuleczek, czerwonej i, i szarej, mamy w rezultacie 2V do potęgi N1 plus N2 przez iloczyn silni liczb tych cząsteczek N1 razy N2. W związku z tym to, co nas tutaj będzie dalej i cały czas interesować, to zmiana entropii układu, czyli różnica pomiędzy wartością entropii w stanie początkowym i końcowym. Jeżeli skorzystamy teraz z, z tej prawidłowości, która mówi, że logarytm iloczynu dwóch wielkości da się przedstawić, wyrazić za pomocą sumy logarytmów, albo inaczej, jeżeli logarytm ilorazu, czyli jeżeli jedną wielkość podzielimy przez drugą i zlogarytmujemy, to z, tego, z tej formuły wynika również to, że logarytm ilorazu dwóch wielkości możemy zapisać jako różnicę logarytmów. Jeżeli to wykorzystamy licząc różnicę entropii s minus s0 to na dole otrzymamy wynik w postaci n1 plus n2 razy kb logarytm 2. Logarytm 2 to jest mniej więcej 0,69. n1, n2 w temacie ich suma to jest zawsze liczba dodatnia, kb jest wielkością dodatnią, w związku z tym całe wyrażenie na zmianę entropii, yy, która tutaj yy, Y, y, określa nam y, mieszanie y, układu y, dwóch rodzajów cząsteczek, czerwonych i, y, i szarych, musi być większa od zera. Czyli entropia, y, mówiąc kolokwialnie, zwiększyła swoją y, wartość. Czyli byłoby to zgodne ze stwierdzeniem A, że faktycznie mieszanie z jednej strony prowadzi do y, nieporządku układu. No, możemy sobie od razu y, intuicyjnie, wyobrazić, że ten układ po, prawej, po lewej stronie jest bardziej uporządkowany, aniżeli po prawej stronie, z uwagi na to, że cząsteczki czerwone są oddzielone od cząsteczek szarych. Natomiast po wymieszaniu tych cząsteczek, tych kuleczek czerwonych i szarych, układ po prawej stronie w stanie końcowym jest bardziej nieuporządkowany. Prawda? Cząsteczki się wymieszają, w związku z tym zgodnie ze stwierdzeniem, ze stwierdzeniem A i B i tym bardziej stwierdzeniem C, które wynika z tych dwóch poprzednich, wynika faktycznie, że zmiana entropii jest dodatna. Czyli mówiąc, ob obrazowo, że tak powiem, entropia wzrosła. Ale teraz popatrzmy na ten sam problem z innego punktu widzenia. Mamy dokładnie ten sam stan początkowy. Dokładnie taki sam stan początkowy z rozdzielonymi kuleczkami czerwonymi i szarymi w objętości w pudełkach o objętościach V. Yy, powiedzmy, up dla, dla uproszczenia te objętości są takie same. Liczba kuleczek czerwonych jest N1, szarych N2 i, i dokonujemy wymieszania tych cząsteczek. Wymieszamy, ale to mieszanie, zauważmy, można to zre zre zrealizować w odpowiedni sposób. Odbywa się w pudełku od dokładnie tej samej objętości. Prawda? Stan początkowy w równowadze jest charakteryzowany przez entropię SZ S0. To jest dokładnie ta sama entropia, którą mieliśmy poprzednio. Natomiast w stanie końcowym entropia wynosi nie kb log 2 v do potęgi n1 plus n2, tylko v. Nie zmienia się objętość układu w wyniku wymieszania cząsteczek. Stąd łatwo pokazać, że zmiana entropii w tym przypadku wynosi 0. Nie jest dodatnia. Inny kąt przykład, numer 2. Startujemy. Również z, ze stanu, który, w którym kuleczki czerwone i szare są rozseparowane. Natomiast wypełniają one początkowo pudełeczka o objętości 2V w obydwu przypadkach. I dokonujemy wymieszania tych cząsteczek, umieszczając je w pudełeczku objętości V, czyli dwa razy mniejszej. Stan początkowy w związku z tym jest charakteryzowany przez entropię S0, która jest w rezultacie równa Kb log 2 V do potęgi n1 plus n2. Natomiast w stanie końcowym, stan końcowy jest dokładnie taki sam jak w kontrprzykładzie pierwszy. Entropia w stanie końcowym wynosi Kb log v do potęgi n1 plus n2 przez iloczyn silni liczb cząsteczek w obydwu podukładach. I co się okazuje? Że w tym przypadku, jeżeli obliczymy sobie zmianę entropii układu, to różnica, różnica entropii w stanie końcowym i początkowym wynosi minus N1 plus N2 kb log N2. Tam występuje znak minus, co świadczy o tym, że zmiana entropii jest ujemna. Na marginesie zobaczmy, może co się stanie, kiedy wymieszamy ten sam rodzaj cząsteczek. To jest dokładnie powtórzenie pierwszej, pierwszego procesu, z tym, że cząsteczki w podukładzie, nazwijmy go czerwonym, wtedy, kiedy były cząsteczki czerwone, zamienimy te cząsteczki na szare. Cząsteczki się niczym nie różnią od siebie. One są takie same na początku i zresztą na końcu. Z tym, że rozróżniamy tutaj stan początkowy, gdzie te cząsteczki były rozseparowane, od stanu końcowego, kiedy zostały one wymieszane. Stan początkowy w związku z tym jest określony przez entropię S0, która jest równa Kb logarytm V do potęgi 2n przez n silnia do kwadratu. Natomiast stan końcowy wynosi, no zgodnie z procedurą Boltzmana, Kb logarytm 2V do potęgi 2n przez 2n silnia. Mamy w układzie końcowym, po usunięciu przegrody, dokładnie 2n takich samych cząsteczek. Jeżeli... Obliczymy w związku z tym zmianę entropii, różnicę entropii pomiędzy stanem początkowym i stanem końcowym, to ta różnica entropii okaże się być większa od zera. Ale uwaga, jeżeli to N jest bardzo duże, rzędu powiedzmy 10 do 24, tak jak to standardowo wynika z twierdzenia Avogadro, w jednym molu znajduje się mniej więcej 10 do 23, 10 do 24 cząsteczek, jest to ogromna ogromna liczba, to może się okazać, że im większe będzie n, że n, n jest bardzo małe, wówczas ta różnica między wartością entropii w stanie końcowym i początkowym jest dosyć znaczna. Natomiast jeżeli n będzie rosło do bardzo dużej liczby, to wówczas okaże się, że ta różnica praktycznie jest równa 0. Czyli entropia w sensie makroskopowym bardzo dużego układu składającego się z dużej liczby cząsteczek po prostu nie rośnie, nie zmienia się. Zróbmy w związku z tym podsumowanie tego, co do tej pory omówiliśmy. W wszystkich omówionych procesach zgodzimy się, obserwujemy mieszanie kuleczek. Domyśla, oczywiście, przez te kuleczki rozumiemy cząsteczki gazu doskonałego. Jednakże w trakcie mieszania zmiana wartości entropii, może być dodatnia, co wynika ze stwierdzenia trzeciego, czyli mieszanie prowadzi do wzrostu entropii układu, ale jak pokazaliśmy przed chwilą, może być zupełnie inaczej. Entropia może przyjmować, czy zmiana entropii dokładnie, może przyjmować wartość zerową albo wręcz ujemną. W związku z tym widzimy, że pomimo tego, że stwierdzenie A jest jakościowe, intuicyjnie poprawne, to znaczy yy, zgodzimy się, że yy, mieszanie prowadzi do. Powstania nieporządku w układzie, to stąd wynika, że stwierdzenie B nie musi być w oczywisty sposób prawdziwe, co pokazaliśmy, mierząc entropię układu w przypadku mieszania cząsteczek. W związku z tym, nie zawsze jest tak, że nieporządek w układzie. Może być w ogólności, tu podkreślam ten, y, to sformułowanie, w ogólności zawsze związane z, y, ze, z dodatnią zmianą wartości entropii. Wzrost wartości entropii zachodzi jedynie w szczególnych przypadkach, podczas rozprężania gazu idealnego wraz ze zmianą jego objętości. Teraz y, chciałbym się odnieść do. Następnego zagadnienia, czy mieszanie w rezultacie jest z natury procesem odwracalnym. Entropia rozdzielania różnych gazów doskonale. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli w stan początkowy, w stanie początkowym mamy wymieszane cząsteczki. W różnych zbiornikach, które niejako nachodzą na siebie, z tym, że jeden, jeden zbiornik, jedno pudełko jest ograniczone z lewej strony. Taką przegrodą przepuszczaną tylko dla czerwonych cząsteczek, natomiast to po prawej stronie jest ograniczone przegrodą, która jest przepuszczana dla szarych cząsteczek. Jeżeli rozseparujemy te dwa pudełka, to dostaniemy stan końcowy, który jest pokazany po prawej stronie, mianowicie mamy dwa pudełka o objętościach odpowiednio 2V z liczbą cząsteczek czerwonych, kuleczek czerwonych N1 i szarych N2, które są rozseparowane, rozdzielone. Na górze mamy wypisaną formułę dla entropii w stanie początkowym, którą już znamy z poprzednich naszych rozważań. Natomiast w stanie końcowym w równowadze termodynamicznej entropia składa się, ponieważ dwa Dwa, dwa układy po prawej stronie nie oddziałują ze sobą. Składa się sumę entropii y, odpowiednich y, układów y, y, kuleczek czerwonych i szarych. W związku z tym, jeżeli wypiszemy dla nich odpowiednie wartości entropii, to dostaniemy z sumy tych entropii ostateczny wzór na y, czy formułę na, 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 y, na entropię w stanie y, końcowym. KB logarytm 2V do potęgi N1 plus N2 przez N1 silnie razy N2 silnia. Zmiana entropii układu w związku z tym, jak widzimy, jest dodatnia. Na koniec, czy nieporządek zależy od wielkości układu? Jeżeli powtórzymy nasze drugie doświadczenie, z tym, że zamienimy kuleczki czerwone na szare i wymieszamy je dokładnie w tej samej objętości, jak je, w jakiej były w stanie początkowym, no to zgodnie znowu z procedurą liczenia entropii możemy pokazać, że w stanie równowagi termodynamicznej, w stanie początkowym, entropia S0 jest dana przez. Znany już nam wzór Kb logarytm V do potęgi N1 plus N2 przez, odpowiednie ilo przez odpowiedni iloczyn silni liczb cząsteczek w tych dwóch podukładach. Natomiast w stanie końcowym wynosi Kb logarytm V do potęgi N1 plus N2, ponieważ w stanie końcowym mamy dokładnie wymieszane N1 plus N2 cząsteczek tego samego typu w objętości V przez N1 plus N2 silnia. Tutaj wielkość układu wzrosła w wyniku wymieszania cząsteczek z jednego i drugiego podukładu, czyli przez wielkość układu rozumiemy wzrost liczby cząsteczek w układzie. I co się okazuje, że zmiana entropii w stanie, zmiana entropii podczas tego procesu jest ujemna. To zresztą wynika z poniższego wzoru. Łatwo pokazać, że logarytm n1 silnia razy n2 silnia przez n1 plus n2 silnia, co zresztą mam nadzieję pokazać dokładniej na, na wykładzie listopadowym, jest mniejsza od 0. I podsumowanie co do tego problemu dotyczącego odwracalności czy nieodwracalności procesu termodynamicznego w ogólności. Proces jest odwracalny z definicji, gdy zmiana entropii wynosi zero. Natomiast co do procesu nieodwracalnego, wiemy, że zmiana entropii musi być dodatnia. W procesie rozdzielania dwóch różnych gazów doskonałych, Zaobserwowaliśmy dodatnią zmianę entropii układu, natomiast w analogicznym procesie mieszania zmiana entropii układu wyniosła dokładnie tyle samo. W związku z tym, jeśli mieszanie jest procesem nieodwracalnym, to również i proces rozdzielania różnych gazów doskonałych też musi być procesem nieodwracalnym. Jednakże obie powyższe konkluzje nie mogą być jednocześnie prawdziwe, skoro mieszanie wydaje się być jednak procesem nieodwracalnym. Skoro uda się wymieszać cząsteczki, a następnie je rozdzielić, w związku z tym obydwa procesy są względem siebie odwracalne. Okazuje się jednak, że prawda jest bardziej, e, że tak powiem, krytyczna. Mianowicie obydwa wnioski, które na podstawie naszych rozważań wyciągnęliśmy, są błędne, ponieważ zarówno mieszanie, jak i rozdzielanie różnych gazów doskonałych, czyli w naszym przypadku kuleczek czerwonych. Kuleczek szarych nie powodują zmian żadnej wielkości termodynamicznej, w szczególności entropii, którą tutaj rozważaliśmy. To nie mieszanie, nie proces mieszania powoduje zmianę entropii. Siłą, która napędza ten proces, jest zmiana objętości układu. To zmiana objętości układu, czyli rozprężanie gazu doskonałego, prowadzi zmianę entropii. Prowadzi do zmiany entropii układu, od stanu początkowego do stanu końcowego, kiedy cząsteczki są wymieszane, a nie sam proces mieszania. Wniosek stąd jest taki na koniec, że mieszanie różnych gaz doskonałych nie może być nazwany w żaden sposób procesem termodynamicznym. Ponieważ w sensie procesu termodynamicznego takim procesem czy takim zjawiskiem po prostu nie jest. W tym miejscu chciałbym zakończyć. Dzie dziękuję bardzo wszystkim za. Uwagę i mam nadzieję, do zobaczenia podczas Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w listopadzie. Dziękuję bardzo.